drodzy przyjaciele, drodzy wyborcy, to był bardzo ważny i trudny tydzień w Parlamencie Europejskim. Nie dlatego, że była tak zwana mini sesja, która trwała parę godzin, ale dlatego, że toczyło się wiele ważnych dyskusji. Po pierwsze na komisji LIBE i podczas tej sesji całego Parlamentu rozmawialiśmy o walce z terroryzmem, o tym, jakie są potrzebne narzędzia. Przedstawiałem swoje pytania komisarzowi. Jest jasne, że potrzebujemy nowej europejskiej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, tak jak to Parlament w rezolucji z grudnia przedstawił. Jest jasne, że potrzebujemy lepszej kooperacji między wszystkimi instytucjami, Europolem, tymi instytucjami, które zajmują się walką z terroryzmem, ale także wszystkimi krajowymi instytucjami, bo dopiero dobra wymiana informacji pozwoli lepiej chronić obywateli. Rozmawialiśmy także o tej dyrektywie, która pozwalałaby w sposób wystandaryzowany, z odniesieniem do ochrony prywatności i danych osobowych we wszystkich krajach europejskich kolekcjonować dane pasażerów linii lotniczych po to, żeby ich analiza mogła służyć wychwytywaniu zjawisk specjalnych. Jeśli ktoś kilkanaście razy w roku płaci za bilety nie kartą, tylko gotówką, jeśli kilkanaście razy w roku lata w takie miejsca, które są ogniskami terroryzmu, na krótko, może po instrukcję, to warto to wiedzieć. Oczywiście te cechy charakteryzujące pasażera nie mogą być nadmiarowe. Nie powinno się wiedzieć za dużo, powinno się wiedzieć tyle, ile jest potrzebne dla dobrego działania, dobrej analizy, żeby wychwytywać zagrożenia. Także mówiąc o walce z terroryzmem, rozmawialiśmy o tym, jak bardzo potrzebne jest szybkie skończenie prac nad regulacją, całym pakietem ochrony prywatności. I mam nadzieję, że to się stanie. Ta dyskusja była na komisji LIBE, ale także, jak już powiedziałem, na posiedzeniu całego Parlamentu. Ale to był także tydzień, w którym rozmawialiśmy o sprawach związanych z interoperacyjnością. Było posiedzenie grupy sprawozdawców. Do końca lutego zbieramy uwagi. Interoperacyjność zagwarantuje lepszą wymianę, lepsze warunki techniczne dla wymiany pomiędzy administracjami, biznesem i obywatelami w tych nowych sieciach służących lepiej obywatelom. To wszystko to jest wstęp do wielkiego pakietu cyfrowego, który w maju Komisja Europejska ogłosi, a o którym trochę rozmawialiśmy na spotkaniu intergrupy, którą Mariette Szake z ALDE, Julia Rudę z Zielonych i Józef Weissenhofer z Socjalistów oraz ja założyliśmy, żeby dyskusja o sprawach cyfrowych była dyskusją między grupami politycznymi i między przedstawicielami różnych komisji. Na tym spotkaniu otwierającym działanie tej grupy był wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, ANCIP. Myślę, że mamy dobrego sojusznika, a on wie, że my jesteśmy jego sojusznikiem. Przy okazji chcę powiedzieć, że poczułem się wzruszony, kiedy po trochę więcej niż pół roku, po 7 miesiącach pracy w Parlamencie okazało się, że zostałem nominowany do tytułu najlepszego posła w dziedzinie związanej ze sprawami cyfrowymi. Rozstrzygnięcie nastąpi 18 marca, więc trzymajcie za mnie kciuki, żeby ta praca, także informowanie Was wszystkich o tym, co tutaj się dzieje, przyniosły efekt. Sama nominacja już jest dla mnie wielkim zaszczytem. Dobrego weekendu i dobrego następnego tygodnia.